Witam Was na kanale Tino World w pierwszym filmie w roku 2023. Po świąteczno-sylwestrowym obżarstwie zacznę przepisem lekkim, zdrowym i bardzo smacznym. Zapraszam na marynowane tofu w sosie sojowym z warzywami, roszponką i sorgo. Całe danie można przygotować w około 10-15 minut. Zaczynam od pokrojenia 180 g tofu w kostkę. W misce mieszam 2 łyżki jasnego sosu sojowego, 1/3 łyżeczki papryki i pieprzu i szczyptę soli. Następnie wrzucam tofu do powstałego sosu, dokładnie mieszam i odstawiam na 2-3 minuty. Połowę małej cebuli kroję w niezbyt drobne kawałki. Dorzucam ją do tofu i jeszcze raz wszystko mieszam. Dodaję również połowę średniej marchewki, obieram ją i strugam w takie cienkie paseczki wprost do miski. Dodaję odrobinę oleju, jeszcze raz dokładnie wszystko mieszam i przekładam do rozgrzanego rondla. Smażę tofu około 5 minut, do momentu aż wszystko ładnie zacznie się rumienić. Ale marchewka jednak powinna zostać lekko twarda. Na dużym talerzu rozkładam 2 garście roszponki i 1 garść jakichkolwiek kiełków. Ja miałam akurat kiełki rzodkiewki. Jedno małe jabłko obieram i kroję wprost na sałatę w małe plasterki. Ważne, aby było winne i soczyste. Sałatę posypuję kilkoma łyżkami ugotowanego wcześniej i wystudzonego sorgo. Pamiętajcie, aby przed gotowaniem sorgo moczyć przez przynajmniej 8 godzin. Gotowe tofu z warzywami wykładam na wierzch, jeszcze ciepłe. Całość posypuję ziarnami, w tym przypadku było to pół łyżeczki nasion chia i pół łyżeczki nasion lnu. Na koniec wszystko polewam 1 łyżką oleju lnianego. To danie jest świetną propozycją na soczysty, chrupiący i zdrowy obiad. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam do subskrybowania kanału i do dzielenia się swoimi opiniami na temat tego przepisu w komentarzach.